Dzień dobry ludziska, witam was serdecznie, ja jestem Noja, a to jest kolejny odcinek z kampanii Angmarem w Divine and Conquer, nagrywany od razu po poprzednim. Uprzednio udało się zdobyć Angsul z lekkim fartem, bo tę bitwę wygrałem na ostatku naszych jednostek, ale wiecie, rezerwa jeszcze jakaś tam była. No to możemy teraz zająć się nieco rozmieszczaniem wieżyczek na tym terenie, żeby wiedzieć, czy się czegoś może spodziewać, jakiejś agresji. Tu już mamy frakcję Aragorna, Dunedainów, to od razu wieżyczki sobie trzaśnijmy gdzieś w tym terenie. Tu niech będzie nasz pan Widmo. Tam doczytałem teraz, zrobię sobie 5 minut przerwy od nagrywania, że to użytkownik Baza wspomniał o tych widmach. Dzięki ci go serdecznie. Jeśli faktycznie tak jest, no to myślę, że moja armia po turze 60 jakiejś czwartej będzie naprawdę, naprawdę epicka. Dobra, ty kolego idziesz na północ i trzaskasz wieżyczkę. No i proszę bardzo, mamy już pierwszy port, pierwsze miejsce, gdzie możemy handlować drogą morską. Doskonała wiadomość. I w skarbcu jeszcze 2400 sztuk złota nam pozostało. Jest to również rewelacyjna informacja dla nas. No i skończmy od razu turę. Lecimy do następnej. Powiem szczerze, że ta cisza przed burzą, jeśli chodzi o Dunedainów, jest no taka troszkę przytłaczająca. Nie powiem, że nie. Mega się obawiam, że jak już zaatakują, to nie taką tam pipidową 50 jednostkami, tylko to będzie armia no ze 20. No i z tym walczyć już będzie naprawdę, naprawdę ciężkawo. I Mladris znowu jest oblegany. Pokaż mi to ustrojstwo. No, oni tego oczywiście nie zdobędą. Nie mają szans z czymś takim. Najlepiej byłoby, gdyby... No, gobliny dominowały, elfy, ale żeby ta armia ruszyła na południe i siedzieli takim garnizonem w mieście, a cały czas, no, te małe goblinki z Mori to blokowały i wtedy ja mógłbym zdobyć i tą wioskę, i to zamczysko. I powoli będę się też szykował do tego, żeby, no, ekspansję na taki, w takim stylu ogarnąć w tym terenie. To jeszcze może sobie damy ludziska gdzieś tutaj, wieżyczkę w tym lasku, żeby to południe rozjaśnić, bo, no wiecie, mogą równie dobrze uderzyć na Barczek, nie muszą uderzać na Angsul, to jest tylko tak powiedziane przeze mnie. Dobra, ty kolego, trzaskasz wieżę, gdzieś w tym terenie, od razu na granicy z krasnalami, tu jeszcze są buntownicy, czyli krasnoludy jakoś tak mega szybko się nie rozwijają. To jest dobra wiadomość dla mnie, bardzo dobra. Robią się pastwiska, robią się dróżki, robią się kopalnie, tu zaś robią się pastwiska, wszędzie coś się buduje. No to może sobie trzaśnijmy mniej więcej te hale kamieniarzy, hale masońskie jakoś, to nie ma sensu jak tak mówię, ale brzmi to, wydaje mi się, że lepiej. No i możemy się też przygotować do faktycznego zaatakowania tej twierdzy. Wyślemy ze dwóch generałów na wschód, ze dwóch albo trzech zostawię na zachodzie. No i to może być całkiem konkretna sprawa. Dobra, dyplomaci. Gap of Rohan, to jest ta zachodnia marchia, o której wspominał Theoden, jak mówił, gdzie był Gondor, kiedy zachodnia marchia czy tam upadała, czy tam coś innego. Dobra, koleżko złoty. Dajesz 8 stówek, masz mi to zwrócić, mój zakup kamieniarza i pędzimy od razu chyba do... No właśnie, ja wiem, czy nie iść przez zachód. Nie, idziemy do Dol-Amroth, idziemy do Ar-Adonaim, idziemy do Haradu. Tym drugim dyplomatom zaś zmierzam do krasnoludów i zaraz też do elfów z Lothlórien. Chyba nikogo nie pominąłem, tak mi się wydaje. Później on skieruje go na wschód, do Istrelingów, do Ruinionu. Dobra, no to tak, tu jest wszędzie seksownie i to jeszcze jak? I co dostałem w ogóle? Dostałem Trals, o jest to ustrojstwo. Wiecie co? Ja chyba słuchajcie wypieprzę, bo nie mam gdzie ich mieć darmowych, a nie jest to dobra jednostka, naprawdę. Są mega słabi. No może się ataku, ale no, dobrzy są niby na konie, ale dwa ataku. Ludzie, dwa ataku. No nie, no, nawet nie mam takiej opcji. Ja nie przewiduję takich rzeczy. W takim razie, Lord Sylt i może jeszcze... kogo byśmy zabrali? Czyli to Lord Sylt mógłby być jednak na zachodzie. Dlatego, że wolałbym mieć przewagę dystansową. Na pewno zostawię goblina. No to ja chyba wezmę tą dwójkę. Tą dwójkę sobie weźmiemy na zachód. Ale to w turze następnej. Ich zamienimy. I zaczniemy tworzyć nowe wojsko gdzieś tam indziej. Dobra, czy tu już jest zrobiony ten budynek, który mi oferuje darmową jednostkę? Jeszcze nie ma. No to w następnej kolejności w niego zainwestujemy. I zabiorę ten oddział, dając tu jednostkę tych, których będę mógł od razu przy okazji wyrwować. Czyli na przykład, no szkatem, gdzie to jest? A dobra, nieważne, zajmiemy się tym potem. No, chyba tych tam Hillmanów, czy to ustrojstwo z gór. No. Chyba, że jeszcze się pokusimy o tą wioseczkę, ale to już będzie chciwe. Nie, to już będzie zbyt chciwe.
Co prawda osłabiliśmy tym samym frakcję Aragorna. A i Tilin, ale wiem, że takie wioski dużo ciężej jest bronić. No właśnie, więc po co mi ta osada, która może będzie ze 200-300 wygenerowała? Bo nie oszukujmy się, wioski nie są bogate. Jak jest to ryzykowne? No właśnie, nie, no to robimy taki myk. Was tu dajemy. Zabiorę tych dwóch jegomościów na... chyba, że zabiorę... Nie, zabieramy tych dwóch jegomościów na tereny wschodnie. Dobra, ty na wybrzeżu postaw, to jest też mój teren? Nie, to jest już teren Pana Ciemności na wybrzeżu jedną. Dobra, no i na granicy też w turze kolejnej coś rozstawisz. Ja podwórkunkowo w Karendum i w Litarz się dowypływały następne jednostki. To mogę ich zabrać mniej więcej do... Do czego? No to właśnie tutaj mi się przydał werbunek tej elity, tak szczerze. Bo jeśli będę miał werbunek elity, no to będę mógł trzymać te oddziały darmowe. I to będzie bardzo fajne, a nie jest to takie drogie. No, bierzemy od razu. Nie ma co się nawet zastanawiać, ludziska. Rasujemy w pierwszej kolejności. Dobra, tutaj się jeszcze budują ustrojstwa i w Angslu zrobiła się świątynia. No to może sobie działujemy coś tutaj takiego. Co wy na to? Niech będzie. No dobra, tych to w ogóle dałbym do przetrenowania. I może zabiorę kilka jednostek, takich już nieco lepszych oddziałów do obrony, co wy na to? No, zabierzmy zdecydowanie. Za bardzo się obawiam, że coś mi tu wiedzie. A możliwe, że jak coś wiedzie nagle, no to nie będę miał nawet czasu, żeby zareagować. A utrata takich generałów będzie dla mnie, o ja pierniczę, ciosem na psychikę, przyznam szczerze, w mojej sytuacji. Okej, okay. No to co? Raport końca tury, zajmijmy się naszymi dyplomatami, Westwood. Tak, to jest ta zachodnia Marchia chyba, ten teren. Pędzisz, kolego, cały czas tą drogą, doskonale, a ty idziesz... To też chyba powinny być elfy. O, Lothlórien, no witamy serdecznie. No może ja poczekam turę i no, kto wie, misja wpadnie. Jakoś bardzo mi się z tymi dyplomatami nie śpieszy. Warto się, o ja pier, za przeproszeniem, dole jego mać. Skąd to się wzięło? Matko bosko, to chyba jakiś skrypt pojawił. Ja pierniczę, żeby to tylko na północ, błagam, nie, proszę, żeby tylko nie na północ. Może ja... nie, dobra, tutaj było dobre miejsce. Cholera, gdzieś tak fajnie wcześniej stałem, że widziałem i Imladris, i Kamet Breen. Postaram się znowu tak ustawić, żeby była taka widoczność. Koniec tury. No właśnie. Już jakieś zalążki mamy, ale nie ma ich dużo. To tylko jeden oddział, bardziej był to zwiadowca. Chcieli zobaczyć, czy już to przejąłem, czy jeszcze jest to darmowe do zdobycia. Oj, się kurde, przykleiła podkładka pod kubek. Myślę, że jak na razie tury lecą szybko i nie za bardzo... nie za daleko. I nie za bardzo jak na razie nastawiam się na ich wycinanie. Jedynie w bitwy będę tam wycinał w dużej mierze, bo czasem bywają nudne, jak jest za dużo te same ujęcia. A w tym modzie bitwy zdarzają się być długie. No to co, wzmacniamy tych jegomościów. Ty, kolego, idziesz tam, żebyś był darmowy i może postawiłem przy okazji gdzieś tu jedną wieżyczkę. Okej, much better. Pędzicie sobie do Montgram, które zabije już 1300. Duża sumka, naprawdę duża sumka. Później będę chciał wybudować to ustrojstwo i będę mógł już kilka fajnych jednostek mieć z Afryko w tym terenie. Bardzo mnie cieszy moja gospodarka obecna, naprawdę. Jest to już coś na fajnym poziomie. Jak na taką turę, jest dobrze. A czemu nie mogę tu wybudować kurde tego ustrojstwa? No, śmierć, kurczę, nie denerwuj. Bierzemy w tym miejscu, na rozdrożu, chyba że może ciut niżej. No, dobra, tutaj. I tu jeszcze nie ma krasnoludów, a mamy turę 21. Wow, no to powoli, chociaż w sumie nie są dopiero tutaj. No ale mnie to cieszy, bo się szybko nie rozwijają. Niezwykle mnie to rajcuje. Mamy kolejny slot budowlany dostępny. No to może zrobimy sobie zbrojownię, żeby móc wybronić ten teren na wszelki wypadek. Boję się w tym terenie rozwijać gospodarki, raczej wolę pójść pod zabezpieczenie. Jakkolwiek to brzmi dwuznacznie. No dobra, tu wszystko się buduje, cały czas gdzieś się coś buduje. To jest bardzo dobry objaw, że gospodarka nie stoi w miejscu, tylko non-stop coś się robi. Gdzie ta armia poszła? Może powiedz, że nie na południe, nie na północ. Nie, oni poszli chyba na Zakhale, bo tu jest Goblin tam. To ja wcześniej źle powiedziałem, że tu jest Zakhale. Nie, Zakhale jest ciut niżej. No to stańmy sobie jeszcze raz gdzieś tak. O, no i z tego punktu monitoruję dwie osady naraz. Ale questa nie dostałem, no to mi chyba go w ogóle nie dadzą. Bierzemy handelunio. O, i cicho, żebyśmy się też zgodzili, żeby nam zapłacić za umowę handlową. No ale tam już, kurde, nie ma co tam, wiecie. 200 bym dostał maksymalnie. To nie jest jakaś wielka suma, nad którą miałbym rozpaczać. Kingsland. O kurczę, tereny królewskie. Rohan, z tego co wiem, był niegdyś częścią, nie wiem, Gondoru, Arnoru, czy też, no generalnie
stronie, wiecie, tego królestwa Numenorejczyków, potomków Numenorejczyków, ale, że tak powiem, później po wsparciu chyba swoich ludzi w walce z Easterlingami dostali niepodległość, z tego co kojarzę. Chyba Easterlingami. No i co wy tu wysyłacie, ludziska? Co to za kurcze ustrojstwo? Tu też w Anxu koniecznie zrobimy twierdzę od razu. Błyskawicznie. I budynek, że móc z Afryko trzymać kilka jednostek darmowych. A z Afryko kilka jednostek darmowych. Kuźwo mać. No ja ty umiesz zagadać. Raport budowy, mamy drogi. Uuu, no to będzie zastrzyk gotowy. Oj, to będzie zastrzyk gotowy. Robimy sobie od razu to ustrojstwo. Ile w ogóle by mi dał port w tej fazie gry? Dużo czy nie? Port dałby mi... nie, za mało. Robimy sobie to koniecznie. Dobrze. No i mamy następny slot wolny. No to co? Pastwiska? Ile dacie? Nie są drogie, a dacie nawet dużo. Trzaskamy. Koniecznie. Lecicie wy tu, przyjaciele. Kurde, no Jan, nie śpiewaj. Super, was dajmy w to miejsce. Tu jest jeszcze spokojnie. A co tu się pojawiło? Jacyś łucznicy? Czy byśmy chcieli dać naszym tym wargom ich na pożarcie? Co wy na to? A, czemu nie? Aha! Oj, wiecie co? Może jednak nie. Mają 9 ataku. Kurde, nie wiecie co, bo jeszcze przerażne. To może jednak się, że tak powiem, wycofam. Byleby miście ich, żeby mnie tego nie dorwali, bo będzie bardzo niemiło z ich strony, jak tak się wydarzy. No i co? Tutaj mamy kolejne jednostko, którą mogę zabrać. Ile w ogóle mam łuczników w tym terenie na wschodzie? Muszę zobaczyć. Mam łuczników, no dużo, to wolę raczej wziąć piechotę. Tylko piechoty to w ogóle za bardzo nie mam. No to weźmy piechotę, nie wiem, stąd. Chyba, że może o tych się pokusimy. Nie, tych jest jednak więcej. Oni będą pełnili funkcję defensywną, koniecznie. Dobra, dajemy was tutaj i czy mogę ten oddział na razie przetrenować? Nie, jeszcze w tej turze nie mogę, zrobimy to gdzieś w następnej. Zobaczmy od razu, jak tam sytuacja ma się na granicy. A czy ja z Gondorem mogę handlować? Ty mogę! Totalnie o tym nie pomyślałem. Jako, że jestem złą frakcją, to nie wiem, Gondor mi, wiecie, całkowicie uleciał. Okej, okay. Mapę kupili. No i kurczę, ciekawe czy komputer faktycznie ma jakieś profity z tytułu tej mapy. Moria odkryta, Casa Doom. To on tak wygląda, jakby... What the fuck? Jakby jej nie było? Co jest? Kurde, tebele. Coś się chyba popsuło. Coś chyba nie pykło. Poczekamy jedną turę, może quest padnie. Bo zadanie obecnie mam jedno, żeby zdobyć tą osadę. Na co nie szczególnie reflektuję. Nie, wstrzymamy się. Zdecydowanie się wstrzymamy. Koniec tury. 22. Jeszcze drugie tyle i będzie wiadomo, co z Eret Luin. A niebawem... Ej, coś z tym Casa Doom się zrąbało. Niebawem powinien być też event związany z Istarimi. O, jakby w ogóle gobliny zajęły... O, czy oni stracili Casa Doom Zachodnie? Chyba nie. Aby gobliny się tam umocniły, to mogłyby więcej jednostek na front z elfami wysłać. I to byłoby... Oj. Not good. Very not good. Krasnale, siema. Jak życie mija? Balans? Okej, okay. Może mapka? A może za tysiaka? Czy to już za dużo będzie? No, sprawdźmy. Zgodzą się. Jak jest taki lag, to się zawsze godzi komputer. O, no to ciekawe, no to pędzimy w takim razie od razu do tego jeziora Run, które jest, tak samo się nazywa jak Królestwo Run. Mamy 4000 złotych PLN-ów, kurczę, obecnie. Co byśmy chcieli w takim... momencie zrobić. Gdzieś tutaj. Czy potrzebuje pastwiska? Pewnie by dały troszkę finansów, ale w Anxlusie robi się ten zbrojownia. Może się jeszcze poczekamy i wybudujemy w turach następnych lepsze kopalnie. Chyba, że dadzą dużo kasy. No to może być wtedy warte. Ile? Jak dadzą 150 biorę z mostu. Nie, ni cholery. Za drogie, zbyt powoli się zwróci. Totalnie wydaje mi się, że się nie opłaca to ustrojstwo. No to co? Wyjdziecie tam, a ty kolego złoty, no spieprzaj. Masz się tu bronić. Mam nadzieję, że bezpiecznie się to jakoś wyjdzie. I można by dowrobować jednostkę toporników. Koniecznie w to pójdę, żeby nie było. Tutaj w Casa Doom powinienem móc przetrenować tych leszczyków. I jest bardzo, bardzo fajosko. Wszędzie coś się buduje. No super, no bardzo super. Mogę też zabrać... Ja sobie wezmę te dwa oddziały już od razu do tego
ustrojstwa, bo mogą elfy chcieć mnie zaatakować i muszę być na to zdecydowanie gotowy. Oby gobliny jakoś ich tam sięgnęły. A czy ja z Mordorem mam handel? Mam prawa handlowe, to nie muszę do nich iść. No to idziemy na południe. No, Minas Tirith odkryte. Osgiliath odkryte. Zobaczmy od razu, co to się dzieje. No, Osgiliath wstępnie Gondoru. No, ale zawsze początek Gondor na początku daje rady. Dopiero później w late game'ie nieco zaczyna się to wszystko psuć. Ciekawe, czy będzie tak samo w tej sytuacji. No, byłyby jajce. W sumie chciałbym to zobaczyć, żeby Gondor się umocnił i generalnie lekko, bo lekko, ale dominował Mordor i do tego by się dołączyła ofensywa... Kandu w związku z Istarimi. O kurde, no to byłoby bardzo ciekawe. Nie spodziewam się też, żeby komputer w tej fazie gry jednak miał taką armię 20. Wydaje mi się, że raczej... Znaczy może mieć, ale... Pamiętajmy, że... Sztuczna inteligencja raczej tworzy mniejsze armie, bo oni jeszcze zdobywają to sobie buntownicze i dowrobowawszy zbrojownie z tymi generałami raczej Angsul wybronie. Tam było takie fajne wzgórze, z tego generała jest dosyć łatwa osada do obrony, myślę, że nawet bardzo łatwa. Zrobił się w Mondgram Town Guard, czyli werbunek jednostek. Bardzo to jest dobra wiadomość. No to sobie trzaśnijmy teraz, żeby te jednostki mogły być mniej więcej darmowe. I od razu zobaczcie, mam... takie to cudeńko, tylko czy ja za bardzo nie idę w rybunek? Chyba za bardzo idę. No i gdzieś ta armia poszła, błaga mnie tutaj. Błaga mnie tutaj. O, to jest go... Oje, no jakby to odbili i zabrali wojska, to byłoby ciekawe. No to nie, ja na razie z nich się wstrzymam. Za mało mam obecnie kasy. Muszę gospodarkę jeszcze rozwinąć, bo to jest zdecydowanie za mało. Tu można by coś trzasnąć. Nie wiem, czy nie zrobię zbrojowni. Mam też w ogóle kopalnię w tym miejscu. O proszę, kopalnię. No to nie, troszkę finansowo przeoszczędźmy. Musimy, wiecie, troszkę Jana tutaj przyklepać. Oni kosztują ile? Patrzcie, 165 za taki badziewny oddział. No totalnie nie warto. Absolutnie się nie opłaca. Co ciekawe, jeszcze w ogóle nie było żadnej opcji związanej z... O, czyli to Independent dalej. Z adopcją generała, co jest dosyć zaskakujące. No to wy tutaj się umocnijcie, no i nie wiem czy jednego, a gdzie są ci generałowie, jednego pana nie dam w tym miejscu, bo brakuje mi tutaj wieżyczki, teren jest lekko nierozjaśniony. O, chyba, że to po prostu cień padał z góry, no możliwe. No i kolego złoty będziesz zarządzał Mondgram, co w żadnym stopniu nie wpłynie na dochody generujące w tej prowincji, szkoda. Dobra, tutaj w Pelargir, możliwe, że już Ar-Adunaim zrobiło desant, ale to chyba za szybko na takie numery. Khazad-dûm dyplomat, pędzimy od razu na wschód. Limhir, witamy panów elfów, przebrzydłych, może byście chcieli dołączyć ze strony zła, my wam zapłacimy. Dobra, save. Sorry, że tak często robię save, ale jakoś nie wiem, powiem wam, grając Angmarem, no czuję się troszkę niepewnie. No, co prawda się grałem mniej prywatnie, się przygotowywałem, ale jakoś tak, no z tyłu głowy mam taki stres, że coś może pójść nie do końca tak, jakbym chciał. To weźmy oddział, czy jestem w stanie tych pikierów tu wyrobić? Nie, nie jestem w stanie. No to pytanie, kogo weźmiemy? Rubadurs, nie, chwilę, tutaj mam tylko tych panów, tak, to może jak dowerbuję i w turze kolejnej ten oddział gdzieś zabiorę na przykład na zachód, bo te jednostki będą darmowe, które teraz powołam do walki. Ewentualnie tam zbrojownię. Zawsze ze trzy oddziały. No, zbrojownia. Koniecznie zbrojownia. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Ja wam to mówię, Efes Noyan. Najbardziej ostrożny gracz. Total War. Tomorrow's journey plans out. Pamiętam, jak było w Settlersach, taki fajny... Fajny tekst, jak był ten dzień wypłaty, coś tam, że payday i coś tam. To było takie klimatyczne, bo wtedy podatki się zbierało i dużo można było z tego tytułu zarobić. I co my tutaj mamy? Jakieś dwa powiadomienia. No to ja może wezmę tych panów na... Kurde, troszkę chyba za dużo jednostek. To może ja ich wyślę gdzieś na wschód. Co wiem, to na wschód. I co my tu mamy? Relacje poprawione z Mordorem. Wojna klanów z Edenlandem. Do przewidzenia, a ci kolesie coś tam kminią. Zrobiła się zbrojownia w Nohfa-Ragl. Boże, jaka paskudna nazwa osady. I ktoś nam dorósł. O, cześć kolego, witamy serdecznie, przyjaciel złoty. A pytanie brzmi, kim ty chłopie jesteś? Ty jesteś Witch Knights, dobry oddział, bardzo dobry. Nie wiem, czy nie wyślę go, żeby troszkę tych terenów porozjaśniał, bo tu na razie jest spokojnie, nie mamy się o co bać. Dobra. Ty pędzisz w tym kierunku, ty szybko do Mondgram. Możesz od razu też tutaj postawić wieżę, przy tych kopalniach, bo nie widzę, co tam się do cholery dzieje. A lubię jednak widzieć na bieżąco, czego się mogę spodziewać. Nie wiem, czy Enable Witch King, Great Hala, czy moja obecna hala to mi też daje, czy nie?
też daje, dobra. No to generalnie jest generał. Witch Knight, przepraszam, nie Witch King, tylko Witch Knight. To sprawi, że więcej jednostek darmowych będę mógł utrzymać. Przydałoby się, ale w sumie... To mi nie da kasy. To mi da, zobaczcie, 4 dychy. A jest w miarę tanie. I też dalsze pancerze. Bierzemy, bierzemy od razu. Czy dyplomatów już tutaj dużo ruszyłem? Nie, jeszcze nie ruszyłem. No to pędzicie stędy szybciutko. Biegł się, panowie, biegł się. I Pelargir należy dalej do Gondoru. No to pędzimy do Królestwa Łabędzia, Dol Amroth, yes, następnie Ar-Adunaim i Harad-Rimowie. Dochód. Fajny dochód. O, szpieg się ruszył. No, zobaczymy, gdzie pójdą. Jakby tam wioskę odbili, nie odbiją tej wioski. Skurczę, szkoda. Przez to ja nie będę mógł jej zdobyć. A wiem, że w niej są kopalnie. To jest, wbrew pozorom, całkiem bogata osada. Ooo! A co tu się stało? Zbuntowali się? The Rangers Flourish. Ujojoj, oj. A co to znaczy? Ojojoj, oj. Chyba coś im się zespełniło, nie jestem pewny, ale to dobrze nie brzmi. Gobliny z Mori zaatakował Anduinę? Gdzie kuźwa? Tutaj? Chyba się o to mogę pokusić, no możliwe. No to nawet dobrze, to Gundabad wesprze. W Lee też mamy nowe pastwiska. Fajnie, to już 1300 to sobie zarabia dużo, dużo, dużo. Fajnie się ten status materialny tej prowincji podniósł. Dajmy sobie gdzieś tu, myślę, że... O, wieżyczkę. No i super. I nie wiem, czy tego zarządcy nie dam do jakiegoś miasta, że pełni funkcję garnizonową. Wydaje mi się, że może być darmowy, a pytanie, ile kosztuje, bo ten oddział jest całkiem mocny. On kosztuje 260. No właśnie, jakby mógł być darmowy, no to byłoby no nie najgorzej. Dobra, chłopie, ty stajesz tutaj i trzaskasz wieżę. Okej, okay, rozjaśnione. No to szykujemy się w Mondgram do ekspansji. Ile mi brakuje kasy na kolejne kopalnie w Litarz? Kasy brakuje na kopalnie, no dosyć dużo, 6300. A na kolejne pastwiska? Które też mogą dać fajne zastrzygotówy? Nie, no to zbieram na kopalnie. Kopalnie są najlepsze na świecie. I tu też brakuje jednego, jakiejś wieżyczki. Myślę, że... Chyba, że tego pana zabiorę. Ale cały czas z tyłu głowy mam, że coś tu zaraz się pojawi. Oni muszą mieć prowincję gdzieś tutaj. Bym widział chyba, co? Czy nie? Kurczę. Nie, poczekamy, wstrzymamy się. Spokojnie, spokojnie poczekamy. Nie śpieszmy się, nam się nigdzie nie śpieszy. Byleby wolniej, ale dobrze. Byleby wolniej, ale dobrze. I będę z tego tytułu ukontentowany wielce. No to lecimy jeszcze... Tu powinna być gdzieś osada, chyba w tym miejscu. Tak, jest. No i mamy... Osadę Dol Amroth. Witamy serdecznie, przyjaciół. Barele accepted. Doskonale. I spróbujmy tego tusiaczka od nich wyzebrać. Zgadzam się? Zgodzili się. No to komputer hojny z tej kampanii. To nie jest takie częste. Co jest w ogóle ciekawe, to grając na poziomach trudności mniejszym niż załóżmy ten bardzo trudny, no to można dawać mniej, bo z natury jest komputer biedniejszy. A jeśli jest bogatszy, to co dodanie go takie, wiecie, tysiak? To jest takie... panie, kurde. Splunąć na to można co najwyżej. Jest tyle co nic. Totalnie. No to w planie teraz jest ofensywa na tereny należące do wysokich elfów i umocnienie zachodniej granicy. Jeszcze nie będę atakował naszych kolesi. Dopiero zdecyduję, gdzie będę chciał uderzyć, jak... One ring has been located u Tranduila. Witamy serdecznie. Będę chciał dopiero tam uderzyć, jak będzie wiadomo, co z krasnalami. Bo jeśli krasnale do nas dołączą, to będę raczej kierował się na południe, a nie na zachodzie, żeby z nimi tej nieszczęsnej granicy nie posiadać. No dobra, chłopie, no to dam ci... Co tam potrzebuje wieżyczki? Nie potrzebuję. Lecisz na południe. I ten gościu, on tak musi tutaj stać, wiecie co? Bo chłop mnie ewidentnie irytuje. Chłopie. Bierzemy save'a, gramy. No mercy. Oj, chłopie, nawet nie wiesz, jak bardzo masz przerąbane. Idzie na ciebie przywódca frakcji. Nasz lord, którego znowu nazwę nie sprawdziłem. Zobaczcie. No cholera, naprawdę tą sklerozę. To już zaczyna być powoli groźne. Myślę, że możemy się od razu rozpędzić i zobaczymy, jak tam w ogóle wleci impet tej jazdy, bo to jest chyba ten oddział nieco gorszy. Nie, to jest oddział dobry. Mondgram Riders. 7 ataków, 6 szarży. To jest, powiem wam, całkiem spora suma. Lepsi niż wiele jazd Rohanu. Bo co jest w ogóle ciekawe... Coś dziwne... O ja piernicze. Oj, ludzie! Jak mnie ten... pobijali! Co to w ogóle było? Ale wracając do tego, co mówiłem, Rohan wbrew pozorom jako frakcja, wiecie, koniarzy, wcale nie jest mocna.
wcale nie jest mocna. O Jezu, to żeby on zaraz nie zginął. Co zobaczyłem po tym, że ich jednostki chyba nie ma oddziału, który ma więcej niż 10 szarży. No może jeden jest oddział. Dla przykład takie Dolamrot ma dużo potężniejszą jazdę. I oni są faktycznie frakcją złożoną, frakcją nastawioną na konnicę, a nie jakaś bieda. Dobra, kolego. Krzyknij sobie paskudnie. No, to już może wyłącz to strzelanie, żebyś siebie przypadkiem nie trafił. Ale jak zobaczyłem, ile tam ich zginęło wskutek tej szarży, to troszkę się przeraziłem. No to co, dobimy sobie te ścierwa. No, kapitan schwytany. No i fajnie. Możemy się od razu wycofać do osady. To jest bardzo przyjemne granie generałami, bo absolutnie nie dbam o straty. Kto zginie, się zregeneruje i to pewnie w turę dwie. Mamy dwóch Istarych, zobaczcie. A czemu tutaj są góry? Z tego co kojarzę, ci Istari się na południe kierowali, a tam chyba takich gór, przynajmniej tak ośnieżonych, nie ma. Nie wiem, nie mam pojęcia. Istari. Dobra, egzekucja, nie ma litości. I zobaczmy tą nazwę. Overlord Agandaur, Agandaur, Liuetant of Mordor. Kurde bele, Liuetant, boże jakie słówka, słuchajcie, ja sam nie wiem, co to w ogóle znaczy. 5000 mamy finansów. Ile to by dały dróżki? Kaski. Dróżki dadzą nam kaski, no, stosunkowo niewiele. Nie masz takich kopalni, chłopie? Nie masz tu żadnych kopalni, no to nie, no to... A ile dadzą ci pasiska, które kosztują tylko 1000? To niewiele. A dadzą całkiem dużo, całkiem dużo. Bierzemy. Dobrze, dobrze. No i za jakieś dwie tury zainwestujemy w kopalnie lepsze, bo ja tutaj widzę kopalnie lodziska. No i co? Wszyscy na stanowiskach, dyplomatów jeszcze nie ruszyłem. No to co, pędzimy. Tu już niebawem myślę, że może być Dorwinion. Dorwinion w ogóle ma... Wydaje mi się, że nie wiem, czy ładniejsze jednostki niż Aradunai. Bardzo mają ładne jednostki. Takie fioletowe. Ogólnie jest to ciekawa frakcja. Winiaczy. U nich tam co druga jednostka ma w nazwie wino. Nie wiem dlaczego, czy po prostu oni faktycznie no wino spożywali, czy co, ale no całkiem to ciekawe jest. Dobra, stajemy tutaj i Imladris coś oblega. Oblega jakaś tam armia śmieciowa. No zobaczymy, co się wydarzy. Jest okazja, żeby odbić tą wioskę. Z kopalniami. To Nedaini wsparli. O, to bardzo niedobrze, że się tutaj panoszą. Wspierają swoich, zobaczcie, sojuszników. Taka była do mnie też ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, ale Elrond, czyli ten przywódca właśnie Imladris lub też Rivendell, bo Rivendell to jest chyba z elfickiego, czy też z tego języka Sindarin, jakoś tak. No to Elrond był bratem pierwszego króla Numenoru. Generalnie Elrond był półelfem. Półelf miał wybór, czy stać się człowiekiem, czy elfem. No i właśnie jego brat został człowiekiem, czyli śmiertelnikiem. Natomiast Elrond wybrał drogę elfa. Czyli z tego tytułu można wnioskować, że... Kurczę bele, tak, na taką teorię spiskową mnie, słuchajcie, naszło, że skoro Elrond ma więzy krwi z pierwszym królem Numenoru, a taki Aragorn jest, wiecie, potomkiem Numenoru, no to jest jakimś pra cholera dziadko wujkiem Aragorna, co oznacza, że jego córka, Tauriel, no to też jest jakby taką pseudobabcią, jakby jest to po części rodzina. Kaziroctwo? Co to za ślub pana Aragorna? Kaziroctwo? Taka mnie rozpina naszła. Wojna, Dale z Dol Guldur. Dale z Dol Guldur. Wow, to nie wiem, tutaj się musiał ładnie rozwinąć na dół, albo Dol Guldur na północy. No nie mam pojęcia, co tam się wydarzyło takiego. I już widzę, że mi zabraknie troszkę kasy na to, żeby zrobić kopalnię. No oczywiście. No... Fucking shit! Poważnie? Takie drobniaki? Ludzie, no serio? No serio? Oh man... żeby te gobliny, błagam, żeby one się rozrastały, żeby one tylko nie upadły. Upadek goblin to będzie tragiczna dla mnie rzecz, bo... tu jest Dolamrot, a nie Aradunaim. Dlatego, że no, gobliny są chyba najbardziej wkurwiającą, za przeproszeniem, frakcją. Mega spamią armiami. Nie silnymi, ale spamią. Przez co no, bardzo skutecznie by oddalały komputer ode mnie. I dopiero jeśli zobaczę, że coś z tą armią się stanie, że gobliny będą faktycznie stawiały opór, no to pokuszę się o tą wioseczkę. Dopiero wtedy. Wcześniej nie ma takiej opcji, najmniejszej. Dobra, tutaj są dwa oddziały darmowe. No nie, zbieramy już na kopalnię, dajemy save viacza i niebawem chyba kończymy odcinek. Tak mi się wydaje. Znaczy niebawem, no jeszcze pewnie jest te 5 minutek. No i coś się pojawia, jakiś kolejny zwiad. No, opuszczają Imladris z jakimś tam jednym oddziałem. Czyżby to była zasadzka? No możliwe. No możliwe. Nigdy też nie widziałem, żeby gobliny z Mori dostały skrypt Last Man Standing, czyli musiałbym iść aż tak tragicznie. Kayendros jest atakowane i Dolamrot się rozrasta. No właśnie, to jest, kurczę, bardzo ciekawa rzecz. No to sobie trzaśnijmy gdzieś w tym miejscu wieżyczkę.
Bardzo fajnie. I jeszcze jedno lekko wyżej. Relacje poprawione z Isengardem, z Dol Guldur i wojna Khant z Dol-Amroth. Khant z Dol-Amroth. No to Dol-Amroth, no, ma wielki potencjał. Czasem się zdarza, że się bardzo rozwijają. No to szukamy teraz tych... O! Co to jest? Adonaim Generał. Może poczekamy na misję, bo w sumie dawno misji nie miałem na ten temat. I tu też niebawem będzie misja prawdopodobnie na handel z Dorunionem. Mamy finanse! Mamy finanse, robimy od razu te piękne kopalnie. Skurcza, super, super. Będzie bogactwo. Ja lubię bogactwo. Lubię dużo zarabiać w grze i w realu też, ale nie zarabiam. Okej. Okay. Znaczy w grze tak. No dobra. Litasz, jak tam wasze wojska? Czy potrzebuję coś więcej dowrybować? Bo nie wiem, czy już się nie mogę pokusić o zaatakowanie. No ale jest to chyba bardzo ryzykowne. Jak to na mnie ruszy, mam przesrane. No nie, no, to jest chyba syn Elronda. Mam totalnie przesrane. Nie mam szans ich pokonać. Takimi jednostkami nie ma opcji. Z generałem? Może. Prędzej. Bez generała? No. Nein, nein. Nicht. I ty, dowódca, możesz chyba być zarządcą tej osady. Żeby nie było. No co, no koniec tury. Lecimy do kolejnej. O, dzień dobry. No to znowu ich sobie pokonamy, żeby im te takie pomniejsze armie niszczyć, zanim się połączą. To bardzo osłabną dzięki temu. Ale mi się marzy teraz zobaczyć taką potężną armię goblinów. No marzy mi się jak sama cholera. No ale niczego nie ma jak na razie. Jak na razie jest spokój. I to nie jest dobra wiadomość. Może nowa misja jakaś? Jeszcze nie. No szkoda. No to podejdźmy pod miasto. Pod Umbar. Umbar jest chyba niżej. Możemy stać już sobie tutaj. Gobel, Mirlond. Jeszcze jedną turę. Dam im jeszcze jedną turę. Na spokojnie. Droga zablokowana. Zrobiły się... Zdaje się, że pastwiska w Angsu, chciałem powiedzieć. Tak, pastwiska. W ogóle ta zbrojnia też jest ciekawe, że daje... Znaczy, to jest chyba błąd z tą kasą, bo pokazuje, że plus, minus, zobaczcie, daje kasę, ale jak sobie klikniemy w to, no to już tego nie widzimy, więc wydaje mi się, że to jest chyba błąd, że to jest bóg. Prawdopodobnie może tak być. No to kolego złoty, postaw wieżyczkę gdzieś, a może w tym rogu, co? Stań sobie tutaj i coś tam dalej widzę. I lecisz gdzieś na południe. Szpiegu, stój gdzie stałeś. No to zobaczmy, co mógłbym ciekawego wybudować. Nie wiem, czy nie zainwestuję w balistę. Bo balista bardzo nam ułatwi podbijanie osad, bo nie będą się ich oblegać. Będę mógł od razu, wiecie, tak na raz po prostu zaatakować. I tyle. Chyba, że sobie trzaśniemy też lepsze kopalnie, bo są wciąż bardzo tanie. Będą lepsze jednostki dzięki temu. Tu zaś, Stone Guard. Można by zrobić, żeby mieć werbunek jednostek w tej prowincji. I ludziska drodzy, ja wam serdecznie teraz podziękuję za uwagę. Widzimy i w sumie słyszymy się w następnym odcinku, w którym zaczniemy od rozgromienia tych trzech oddziałów, co pewnie będę wytnę w dużej mierze. A tymczasem lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam serdecznie na Facebooka i Discorda. Wszelkie linki w opisie. Z mojej strony tyle. Hej, cześć, trzymajcie się i do następnego.